Modlitwa różańcowa o pokój na Ukrainie towarzyszyła procesji z relikwiami błogosławionego Jakuba Szczemię, patrona archidiecezji lwowskiej. 6 września katolicy przeszli ulicami Lwowa od sanktuarium św. Antoniego do katedry. W procesji uczestniczyli mieszkańcy miasta, uczestnicy archidiecezjalnych Dni Młodzieży, przedstawiciele środowiska akademickiego, księża, siostry zakonne. Przewodniczył procesji arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mochalewski z Białorusi. Mszę świętą ofiaruję w intencji pokoju na Ukrainie, aby dobry Bóg błogosławił tej ziemi, aby nigdy więcej nie było wojny, aby nigdy nie było przelewu krwi, aby brat nie podjął ręki przeciwko bratu, aby upragniony pokój, pokój, który przyniósł na tę ziemię Jezus Chrystus, zapanował na tej ziemi. Po zakończeniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył medale błogosławionego Jakuba Szczemię za wybitne zasługi dla Kościoła. Otrzymali je arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, parafianki z Sadogóry i Zimnej Wody oraz Józef Stadnik z parafii świętej Marii Magdaleny we Lwowie.